Cześć, dzień dobry, witajcie z Cesarem Michał, dzisiaj ze mną Patryk. Siemanko. Siemaneczko, dzisiaj on sobie sieje rzepaki. No Bo, jak? no, ale przyszedłem zobaczyć, jak mu wysiewa nowy zestaw prawowo-siewny. Metal O Packer jest. i Amazonkę. Widzicie, do tyłu nawet można siać. Tak. Czego? Także sąsiadce sieje normalnie, a ja lecę sobie normalnie na pokosówkę, bo ponieważ przywracam ogór do użytku mojego. I tam muszę wykosić te stare trawy, co tam są, to powykaszam, bo dla byków będzie zawsze zapasował żarcie i ołówków. Na razie mleka nie dają, to nie ma po co się starać o parametry. Tak, żeby byle było zielone, to wpierniczą. Myślę i jak widzicie, tutaj dosyć spory kawałek, bo to będzie z 2 hektary tu u góry było. Goru. Goru? Goru, nie? Się mówi. Ty dobry uczeń z Tak. czeskiego, jak ty, no, u góry. No, moi twoi ulubieni uczniowie, nie? Najlepsi, mordo, a nie Wiadomo, o ulubieni. co A jak nie wiadomo o co chodzi, to się nie dowiecie, o co chodzi, nie? No, ogółem przypominamy o głosowaniu w konkursie Dumny ze swojej roli. tak. Tam link w komentarzu będzie, na pewnej. Przypominamy o zostawieniu łapki w górę, bo to bardzo motywuje. Nie wiem, ile pod ostatnim odcinkiem było, bo jeszcze nie opublikowałem ostatniego odcinka. Ogółem już jest po żniwach. Jakbyście się pytali, bo to no, już po żniwach, już słomać wyziona na pewnej. Jeszcze tutaj powycinałem te drzewa. Jeszcze wszystkiego nie wyciąłem, pewnie powiecie czemu to nie powycinałem, a te drzewa są jakieś, nie będę mówił jak, ale są takie no. No, ciężko się wycina bardzo. No piła staje dymba normalnie, nie? A tak na serio to. No, bo takie, wiecie, dymowe to twarde jest, nie? Jo, a tak na serio to nie wiemy co się dzieje, ale tych drzew ciężko jest po prostu wyciąć. Jak się uda czasem trafić piłą, to się wytnie, a jak się nie uda, to się nie wytnie, bo te takie żółte krążki muszą być. Każdy wie o co chodzi i ten. Ogółem Patryk beka, bo tak to było zmoknięte wszystko, nie? I takie pokosy trawy się ciemne robiły. A teraz przeskło, nie? To się takie jasne robią. I kurde, żeby nasiano kiszonkę mi pasowały i no. No jak na świeżo zbiorę, to ten raczej będzie ok. Więc co? Zależy, no jak będzie białe się zrobi, no to tak się. No to już będzie kurde. Na spód będzie trzeba wywalić, a mokre na wierzch. Wodą polać. Ta. Zakiszacza. Co przyczepę trzeba się za kiszasza napić. No. Opryskiwaczem opryskać 30. Bo to Nie, no lepiej 30 jest. konewką latać po tym O i. Boże. Ale to. Lewo, prawo, lewo, prawo. Albo adapter sobie do przyczepy założę taki o. Ta. APV, nie APV, jak to się zwie. APV to jest do poplonu się w nich. Jo, ale ten. Takiego Snella taki mieli na sprzedaż. Aplikator chyba. Aplikator. No. Z tego. Aha. Sano. Ej, no kurczę, ludzicka, widzicie jak ta pokusówka słabo odbija kołami, normalnie tak mnie irytuje, nie, ta pobita, że chrzczała bym jej sprzedał normalnie. Widzicie, No, chodzi o ta. pokosówkę, jak pobita, mówię. Tu widzicie takie krzaki, ale to moje pokosówce to nie straszne, to można wjeżdżać w chuj, no się bardzo, można wjeżdżać. Tak, o, zawijamy rogala. Marcińskiego. Bo dzisiaj świętego Marcina jest, no, Patryk. Kozaj. No, rogal marciński był zawijany. Ogółem mówię, chyba sobie teraz tą pokosówkę zostawię i ten, i skoczę po zetorka i się pozbiera, żeby to nie przeszkło za bardzo. I się zatapuje na pryzmę i będzie great. No, co mówicie, fajnie? Jak wam się podoba? Fajnie jest, nie? No to dobrze. No. Jak fajnie jest? No Ta. to dobrze. Superowo. Tak, fajnie. Jarek Ogarek i Adrian Broker. No, super. Super. Oto, to. A w ogóle wam pokażę moje oto, to. Marchewkę mu dumę, shake, lip. Będzie great. Nie no, nie mam oto, to jeszcze. Może się jakieś oto, to urodzą za jakieś pół roku, więc będzie super amcko, bo krowy będą mleko w końcu dawać. A nie będą żreć za darmo. Chociaż się zagnuj w sumie. Aby. Także no. A w następnym odcinku myślę, że żniw wam nie będę nagrywał kolejnych, tylko jakieś talerzowanko, coś takiego wpadnie myślę na kanał. Ja jeszcze muszę u siebie kosić soję, kukurydzę, tyle roboty, że... Błosko. Jakieś talerzowańsko myślę, że leci i myślę, że leci jeszcze coś z codziennych obowiązków. Ej, już przesycha to siano, fuck. Czekaj, czas zwolnię, napięć. Muszę jechać po samozbierającym, żeby to pozbierać na świeżo. Dwoje podamiano. Po co damy, negałem swoją najlepszejszą. Samozbierającą, Mój... mordo. Dobra.
tu zostawimy po kosówkę. Tylko z tych krzaków wyjedziemy, o tak było. I lecimy po Zetora. To jak się pod... O, dobra. Do Zetora, jak widzicie, zatapowany na pełnej. Jeszcze sąsiada przyczepa stoi. Mnie sąsiad mówi, kurwa, dobra, trzymają u siebie, ale nie poddałem sobie. A u niego jak, będę, jak będę kościół u siebie, to wezmę, nie bój się. No, a u niego nigdy pod dachem nie stoi, a u mnie warunek jest taki, że se może stać, ale pod dachem. A moja musi pod chmurką stać. Bo ci są gołębi i azot wezmę, bo mam skórowy, nie? To azot żre w powietrzu, jak jest. Jeszcze, żre i gnije potem, a tak to a, nie. Nie, jest gnite. Kronkę zacapujemy do Zetora i teraz, kurde, grunt to się dobrze złamać. Wyjdę czy nie wyjdę? No pewnie, że nie wyjdę. Dobra, łogi na tłoki wyjedziemy może jakoś. Ja pierniczę, ale się zastanęło. Kurde, z tej hali to jest... Trochę za wąska brama jest z tej hali. Jakbym tu budował, to że nie przemyślał, że to, żeby tak domu blisko nie stawiać. Bo te domy już nie słuchali, taki stary, no ja wam mówię. A ten nowy, ten... A ten nowy jest po prostu tutaj wybudowany. Za blisko trochę, mogę go bardziej w pole wystawić. Ale to już tam także, no i w ogóle. Ale nie no, zestaw jest sztosik, kurwa, ta samozbierająca to jest najpiękniejsza. No jest ładna ta samozbierająca, taką w realu by się chciało mieć normalnie, jak dawno. Ładna. Jak to piękna ona jest, złoty pieniądze. No się nie wiem, weź mi wyjście zdjęcie, bo nie widziałem. Ta kronkę, taką jak ma Robert Wilkowski, kronkie. To nie wiem, jaką ma Robert Wilkowski. No, co tu się takie ciemne jakieś pole jest? Ja pierniczę. Ja capuję na pełnej z przyczepą. Robert Wilkowski ją ma do ułożenia kiszonek. Aha, jeszcze tutaj jest taki mały. Aha, coś Zetor. Coś Zetor ciężka, bo z nim ma dosyć. Ja nie mogę. Zetora będzie trzeba chyba minić. O, o, to. Na zoom go. Kupcie rządzi ode mnie. Po co mi jakiś zoom? Nie wiem, dobry jest. Kurde. Nie no, bo trochę za duża ta samozbierająca jest do Zetora. Chyba. Ciekawe ile ona ma zapotrzebowania tak w ogóle. Posiadamy przedmioty. 60 koni, bo ja na to dole. A Zetor ma dwa razy tyle. To fajnie. Grzybiek wrzuciłem i rządzi, że teraz się zadusił. Fos! Holy picia. No. Ogółem trawa pójdzie oczywiście w pryzmę. Będzie duża pryzma, bo tu kurde jest dużo ziemi. I jeszcze może... Jeszcze może jedną łąkę zetnę ogólnie w tą pryzmę, ale to się zobaczy jeszcze. Zobaczę, jak mi długo zajdzie z tą łąką, czy mi starczy dnia w ogóle, żeby dwie wycapować łąki. Ale myślę, że na spokojnie to machnę i może część tamtej jeszcze. No, że jest swoja samozbierająca, to ta trawa przynajmniej aż tak nie przesknie i wiadomo o co chodzi. Nie straci swoich składników, ale ciul, że ta trawa jest pół na pół z chwastem, ale tam jedziemy zakiszać. To jak ten, my mieliśmy chwast na łące i było pryskane na chwasty i uschło, nie? My to skosili, raz skrosował i no. Takie dwie bele były, to zostały na rowie, nie? No. I ktoś wziął te bele. Włos! No, no leżałem więc dwa tygodnie i ktoś wziął je po dwóch tygodniach, nie? Ja. Taki suchy chwast, nie? A to czemu ich do siebie nie wzięliście? Po co tak, to sam chwast. Szkoda. Zajebali baloty. Takie rzeczy tylko w powiecie. Normalnie. Tak, tylko w Polsce. Co? Baloty ukradli chłopami. No jakieś takie to. No, dobra ludzie. Myślę, że będziemy się widzieć, jak będę już wjeżdżał na pryzmę. No, także... Jak Damian teraz już powiedział. No wiem, o to chodziło. Co? No, to widzimy się, jak będę wjeżdżał na pryzmę. Zaraz się widzimy. Cześć. Także jesteśmy sobie już na kopcu, jak widzicie pierwsza przyczepa leci. Ogólnie miały być wymurowane już pryzmy, ale no wyszło jak zawsze. No. Ale tak. Myślę, że na drugi rok już będą na spokojnie. No, drugi rok już myślę, że będą na spokojnie, trochę się tu topimy, ale
Klas daje radę, wiadomo, tutaj z turem to ma ciężko. No. Jaki klas? Co ty robisz? Aha, sorry, nie ważne. Pomyliło mi się. Z case'em wiadomo. Ale na drugi rok może będzie Valtra N. No, z turem sobie tak może ta, kupię co taką... była na, ta co była na testach. Dobra, sąsiad, nie mów, że te testy jakieś miałem. A właśnie, też chciałem jakieś testy sobie wziąć bo czegoś. Wyda. Mordo. Co bym sobie mógł wziąć w sumie? A ja nie wiem, co ty byś sobie wziąć. Kłamań bym chciał, ale nie chcę. No, ogółem ludzie, będziemy się widzieć, myślę, jak będę już pryzmę okrywał. I zobaczymy się potem. Także do potem. No, także jesteśmy ludzie dzisiaj już pod koniec dnia zbierania. Dzień pierwszy zbioru pokosu pańskiego. Sąsiad ogólnie przyjechał mi na pomoc i John Deere'em capuje z przyczepą moją. Już lecę, zawiem kiecej lecę, mordo. Zapędza z powrotem, jak widzicie, internationalem trochę podgarniam. Dosyć taka pryzymka wyszła jeszcze jutro tutaj, tą łąkę tutaj, co widzicie, obecnie jest za mną, to jutro jeszcze ją będziemy tutaj na tą pryzmę sypali. Zobaczymy, co to wyjdzie z niej. Mam nadzieję, że trochę lepiej sypnie niż ta, choć ta nawet oddała plon taki, jaki oczekiwałem. Ogólnie Patryk na automacie zbiera, bo ta trawa się lepiej zbija, bo to tak... Się tak nie wybija, ale ona tak do góry nie idzie, chyba gdzieś połkniat. No, bo taka sucha no, jest, tak. Czy coś. Trochę na tym ugorze, ten nieruszany tyle lat, to wiadomo. Suchutka trawka, taka na spód to akurat, potem się... Taką się... Puk, 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 puk. Trzeba z pryzmu uciekać. Puk, puk. Ej, na prawo będziesz sypał, na środek czy na lewo? Nie na wiem. Na prawo chyba, nie? Zacapuj. Łogi na kopiec. Łogi. Damian, czy to ty? Jakim ty, ile na godzinę wysypałeś? 5. No jakoś to będzie. Ty, bo wunder nie chciałeś. Ja. Ja. Sorry. A, żeś kurde zapracował. Dobrze, że tutaj ciągnik studę. Ja. Dobra. Brawo. Dobra, Łogin, do przodu jedź. Daj do przodu, o. O. A, pierdolę. No nie wyczułem tej przyczepy. Z sąsiadem to takie akcje. To są tylko z sąsiadem takie akcje. Także ludzie co, będziemy pomału kończyć, bo myślę, że jeszcze raczej jutro już nie będę nic dogrywał, bo to nadal... Dobra, Michał, weź się odsuń. Ja się zrobię na koniec odcinka taki wjazd na pryzmę. To będzie jeszcze to samo jutro, także będziemy pomału kończyć, że to sąsiad leci. Łogi. Kierunka bokiem. Także trzymajcie się do kolejnych odcinków. Pamiętajcie o głosowaniu. Oskar w górę. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. No cześć. Nice. Cześć.